Mówi się, że to właśnie ona najszybciej zdradza nasz wiek. O czym mowa? O szyi. Dlatego właśnie dzisiaj odwiedzamy dr Annę Okruszko z kliniki EstMed, żeby zapytać, jakie zabiegi możemy wykonać, aby nasza szyja jak najdłużej pozostała w dobrej kondycji i nie zdradzała naszego wieku. Dzień dobry, Aniu. Jak zwykle przy pracy łapiemy. Cześć, Małgosiu. Pozwalam sobie zdjąć maskę, bo właśnie wyszła pacjentka i dzisiaj łapiesz mnie po prostu między zabiegami laserowymi. Wow. Aniu, dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać o zabiegach na szyję. Właśnie tak zaczęłam nasz program, mówiąc, że to właśnie szyja najszybciej zdradza nasz wiek. Dlaczego tak jest? Dlaczego ta szyja tak szybko się starzeje? Szyja rzeczywiście bardzo szybko się starzeje, ponieważ skóra na szyi jest bardzo cienka, jest w zasadzie pozbawiona tkanki tłuszczowej, ma bardzo mało gruczołów potowych, łojowych, także tutaj rzeczywiście ta wiotkość występuje bardzo szybko. Wiesz, jest troszeczkę tak, że kiedy jesteśmy jeszcze bardzo młode, używamy odpowiednich kremów, stosujemy odpowiednią pielęgnację, tą domową, na razie od tego zacznę, ale o szyi i o dekolcie zapominamy. Czy to jest też troszeczkę wina właśnie takich zaniedbań z młodości? Absolutnie, oczywiście, że tak. O skórę twarzy, szyi i dekoltu, grzbietów dłoni powinniśmy dbać tak samo. Dlatego, że później rzeczywiście jest bardzo duża różnica między twarzą, szyją, dekoltem, a grzbietami dłoni. Także tutaj też stosujemy serum, tutaj też stosujemy masaże, tutaj też stosujemy odpowiednie kremy. I to zabezpieczenie przeciwstarzeniowe jest tutaj konieczne. Nie można zapominać o szyi, dekolcie, grzbietach dłoni. A zanim przejdziemy do rozwiązywania już powstałych problemów, czyli niedoskonałości zmarszczek naszej szyi, powiedz proszę, jakie zabiegi możemy wykonać w celach prewencyjnych, żeby opóźnić ten efekt? No, prewencja to jest właśnie, to są takie zabiegi kosmetologiczne i oczywiście odpowiednia pielęgnacja domowa. Tak jak wspomniałam, nie możemy zaniedbywać skóry szyi. Oczywiście peelingi robimy tutaj rzadziej, ale robimy. Używamy też sera przeciwstarzeniowe, tak samo jak na skórę powiek, jak na skórę policzków, w ogóle skórę twarzy. Używamy tu też masaży, zarówno tych domowych, ale też i w gabinetach kosmetycznych. Także tutaj absolutnie prewencja jest niesamowicie ważna i zależy od nas samych. Najczęściej jest tak, że do gabinetu medycyny estetycznej trafiamy już z dość konkretnym problemem, kiedy nasza szyja wygląda już no, nieładnie, jest, skóra jest wiotka, pojawiają się zmarszczki, pojawiają się też takie charakterystyczne pierścienie wkoło szyi. I co wtedy? Co możemy zrobić? Jak pomożesz nam uratować szyję? Te pierścienie to tak zwane linie Wenus. Oczywiście układają się one poziomo. Często są uwarunkowane genetycznie, więc mogą występować u osób bardzo, bardzo młodych. Wiesz co, Aniu, przepraszam Cię bardzo, ale one z Wenus niewiele mają wspólnego, powiem szczerze. Czasami tak, czasami tak. Oczywiście z wiekiem pogłębiają się i jeżeli nie dbamy odpowiednio o skórę, to one ulegają pogłębieniu. Kolejnym problemem są takie wiotkie zmarszczki wzdłuż szyi i to jest oznaka odwodnienia wiotczenia kolagenu, ale też jest taka, u mnie jej nie ma, ja próbuję to zaprezentować, podczas napięcia szyi powstają takie linie ciągnące się od linii żuchwy do podstawy szyi. I to też, to znowu jest oznaką takiego dużego napięcia platyzmy. I tutaj mamy różne sposoby oczywiście działania takiego przeciwstarzeniowego, regeneracyjnego, odbudowującego. Jeśli chodzi o te napięte struny wzdłuż szyi,
To jest to sprawka mięśnia, napięcia, zbyt dużego napięcia mięśnia i wiotki skóry. Dlatego tutaj dalej ostrzykujemy pacjentów wtedy botoksem. Jest to tak zwany lifting nefretete i otrzymujemy gładką skórę. Aniu, a powiedz mi z Twojego punktu widzenia jako lekarza, które pacjentki mają szansę, żeby ta ich szyja wyglądała dłużej, zachowała dobrą kondycję na dłużej? Pacjentki, które mają lekką nadwagę, czy te bardzo szczupłe, Panie? No, Panie, które mają więcej tkanki tłuszczowej, są przeciwstarzeniowo trochę bardziej uprzywilejowane. U pacjentek bardzo szczupłych, no tej pracy jest troszeczkę więcej. Mówiłaś o tym liftingu nefretę na szyję. Czy ten zabieg jest bezpieczny? Ten zabieg jest bezpieczny. Oczywiście musi być wykonywany przez bardzo doświadczonego lekarza, dlatego że za głębokie podanie toksyny botulinowej może się skończyć zaburzeniami na przykład oddychania czy zaburzeniami połykania. Dlatego musi być bardzo podane płytko w odpowiednie miejsca, wtedy na pewno nie będziemy mieli żadnych problemów. Są panie, które mimo wszystko toksynie mówią stanowcze nie. Co wtedy możemy zrobić? Jakie jeszcze zabiegi pomogą nam w tym, żeby nasza szyja wyglądała lepiej, dobrze? To zarówno dla tych pań, które nie mają problemu z takimi właśnie ciągnącymi się liniami wzdłuż szyi, jak i dla tych, które mają właśnie drobne zmarszczki i dla tych, które nie chcą używać toksyny botulinowej, bo ona też ma określone wskazania. Tutaj przebudowujemy skórę, tak samo jak przebudowujemy skórę twarzy. I oczywiście jesień to są lasery. Coś, co dzisiaj, wczoraj, jutro będę wykonywała w bardzo dużej ilości. Również na szyję? Oczywiście. Na szyję i używam tutaj zarówno lasera frakcyjnego CO2, jak i lasera pikosekundowego. I kiedy możemy się spodziewać takich bardzo widocznych efektów w przypadku laserów? 4-6 tygodni po zabiegu już mamy fajną odbudowę kolagenu. A jak to jest z zabiegami z użyciem osocza bogatopłytkowego? Czy one też mogą pomóc? One nam się fantastycznie wpisują w tą terapię, dlatego że między laserami robimy właśnie osocze bogatopłytkowe lub możemy podawać kwas hialuronowy albo jeszcze inne mieszanki kwasu hialuronowego, witamin, aminokwasów, w zależności od stanu skóry. I to nam bardzo ładnie też zarówno przygotowuje skórę do zabiegu laserowego, jak i podbija efekt samego zabiegu. Dlatego, że jest to zabieg bardzo regenerujący, jednocześnie przeciwzapalny, odbudowujący i dlatego z laserem wspaniale współgra. Aniu, muszę Cię podpytać, bo widzimy w tej chwili Ciebie w trakcie zabiegu właśnie przy użyciu osocza bogatopłytkowego. Tradycyjnie przyzwyczajone jesteśmy do tego, że osocze podawane jest na zasadzie mezoterapii na tak zwany depozyt. Ty podajesz troszeczkę w inny sposób. Czy to jest specjalna technika? Podaję i tak, i tak. Jeżeli mam drobne, ciągnące się zmarszczki, wtedy podaję właśnie na depozyt śródskórnie. Natomiast jeżeli chcę wejść pod tę linię Wenus i troszkę nadać takiej elastyczności skórze szyi, która z czasem jest jakby przylepiona do tkanki leżącej pod nią, wtedy wchodzę kaniulą i robię taką płaszczyznę z osocza lub z innych preparatów po to, żeby tą skórę uwolnić, żeby nie było takich ciężkich wzrostów. I to często ma bardzo dobry efekt właśnie uzyskujemy, jeżeli mamy właśnie czy linię Wenus, czy taką sztywną, nieruchomą skórę. Ale widzimy tutaj, że, bo to jest kaniula w tej chwili, której używasz przy zabiegu, ona jest strasznie długa. Czy ten zabieg boli? No właśnie ten zabieg boli znacznie mniej niż używanie igły, ponieważ tkanka podskórna nie jest aż tak mocno uderzona jak sama skóra. Jest jeden punkt wejścia albo po prostu dwa albo trzy, co zmniejsza ten ból zasadniczo. Samo przechodzenie kaniuli
nie jest bolesne. A jakie zabiegi z zakresu medycyny estetycznej możemy łączyć ze sobą, żeby te efekty na naszej szyi były jak najbardziej widoczne i widowiskowe? Ja właśnie oprócz połączenia lasera, osocza bogatopłynkowego, kwasu hialuronowego czy koktajli, które odżywiają nam skórę, jeszcze tutaj dołączam zabieg Sekret, który jest takim termolifingiem. Już go wcześniej kiedyś z Tobą omawiałam, są to takie igły. Poczekaj chwileczkę, zaraz Ci pokażę to jeszcze raz. Końcówka do tego aparatu wygląda w ten sposób i są to takie igiełki, mam nadzieję, że to widzisz, dzięki którym wkuwam się w skórę i przepuszczam wysoką energię. I to powoduje, że ten kolagen taki zwiotczały, on się skraca i prostuje. Bardzo fajny zabieg, świetnie wpisuje się w terapię właśnie między laserami, osoczem bogatopłytkowym, kwasem hialuronowym. Daje nam bardzo dużo satysfakcji, zarówno na twarzy, jak i na szyi, a na szyi po prostu świetnie działa. Dużo pań decyduje się na lipolizę iniekcyjną w celu wyszczuplenia podwójnego podbródka i później pojawia się niestety taki efekt nadmiaru skóry, zwiotczała skóra, luźna skóra. Co możemy z tym zrobić? Czy to urządzenie, o którym przed chwileczką mówiłaś, sprawdzi się właśnie do tego? Świetnie się sprawdza ten zabieg do ujędrniania każdego rodzaju skóry, nawet takiej właśnie wiszącej, wiotkiej, czasami na brzuchu po ciążach. Natomiast jeżeli jest duży nadmiar skóry, wtedy już wkracza chirurg. No właśnie o to miałam zapytać, czy zdarzyło Ci się powiedzieć pacjentowi, że nie jestem w stanie pomóc, tutaj już tylko lifting chirurgiczny. Masz takich pacjentów? Miałaś? Oczywiście spotykam się z takimi pacjentami na co dzień. Omawiam wtedy, co ja mogę zrobić, co moimi zabiegami uzyskamy, jak poprawimy kondycję skóry, która jest też lepsza później do gojenia się po operacji. Natomiast mówię, że jeśli jest duży nadmiar skóry, to tutaj musimy zgłosić się do chirurga. A później ja tą skórę też i odżywiam, i napinam drobne zmarszczki, czego już chirurg nie zrobi. A gdybyś miała polecić terapię, pakiet zabiegowy, który pomógłby w wygładzeniu szyi, w ujędrnieniu skóry na szyi, jakie byłyby to zabiegi? To jest bardzo indywidualna sprawa, Małgosiu. I nie mogę dać jednego przepisu, ponieważ często mamy do czynienia z różnymi problemami. Jeśli skóra jest odwodniona, to tutaj będziemy stawiać na kwas hialuronowy i stymulację kwasu hialuronowego z aminokwasami, z hydroksyapatytem wapnia. Będziemy szli w tą stronę. Jeżeli skóra jest i przy bardzo odwodnionej skórze, lasery pomogą, bo są stymulacją, ale trzeba najpierw wejść na przykład z osoczem bogatopłytkowym, żeby tą skórę troszkę odżywić, żeby ona miała lepsze zdolności do gojenia, do regeneracji po laserze. Natomiast jeśli skóra jest bardzo dobrze nawodniona, ale traci z wiekiem napięcie, wtedy zaczynamy od laserów, później zabiegi regenerujące. Termolifting w zasadzie zawsze dołączamy. Powiedz mi, czy te zabiegi, które stosujemy na twarz, żeby ją odmłodzić, i one działają stosunkowo szybko, dając nam fajne efekty, czy one tak samo szybko i fajnie zadziałają na szyję, czy szyja jest trudniejszym przeciwnikiem? Szyja jest znacznie trudniejszym przeciwnikiem. Szyja wymaga skupienia i takiego systematycznego działania. I naciskam tutaj właśnie na tą prewencję, czy domową, czy gabinetową, bo jak szyja nam się rozciągnie, zestarzeje, to ta praca z nią jest znacznie trudniejsza i dłuższa niż z twarzą. Czyli tutaj lepiej zapobiegać niż leczyć? Dobrze myślisz? Jak zawsze. Oczywiście. Dziękuję Aniu za rozmowę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Małgosiu, do zobaczenia. Miło mi było, że wpadłaś.